Nie ma takiej możliwości, ponieważ gdybym ja usiadła naprzeciwko niego, drogi panie, to nie mogłabym się powstrzymać przed tym, żeby go nie udusić. Witajcie moi drodzy. 13. odsłona Black Dog Podcast to coś bardzo wyjątkowego. Moim gościem była pani Krystyna Kurcza-Predlich, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji i autorka bestsellerowych książek Pandrioszka, Głową o mur Kremla oraz tej, która dziś w trakcie inwazji Władimira Putina na Ukrainę robi totalną furorę i otwiera ludziom oczy na to, z kim dzisiejszy świat ma tak naprawdę do czynienia. Książka Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce dogłębnie zrozumieć to, co dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą. Książkę czyta się wspaniale, jak powieść kryminalną, bo taka właśnie była przeszłość i jest teraźniejszość wodza Rosji. Na rozmowę mieliśmy niewiele czasu, ale jestem bardzo wdzięczny pani redaktor za to, że zgodziła się poświęcić nam swój cenny czas w momencie, kiedy jest absolutnie rozchwytywana przez media. Pani redaktor tłumaczy nam, kim jest tak naprawdę Władimir Władimirowicz Putin. Jak okrutne było jego dzieciństwo, jak ogromnych mafijnych przekrętów dopuścił się jeszcze przed pierwszą swoją kadencją na fotelu prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz to, dlaczego według niej nie powinniśmy osądzać Rosjan, ale zamiast tego spróbować ich zrozumieć. Jeśli chcesz być na bieżąco z podcastami, zasubskrybuj ten kanał, kliknij w dzwoneczek powiadomień i czekaj na kolejne odcinki. A póki co zostawiam Cię z moją rozmową z panią redaktor Krystyną Kurcza-Predlich. Pani redaktor, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani redaktor, jeszcze raz ogromne dzięki, że zgodziła się pani na rozmowę. Ja bym chciał, żeby ta rozmowa wniosła coś nowego w świadomość ludzi. Napisała pani książkę Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina, o której już mówiłem we wstępie, w której tak naprawdę jest wszystko. Niespełna 800 stron treści, ponad 50 stron przypisów. To jest materiał, który tak naprawdę dostępny jest dziś dla każdego, przynajmniej w Polsce. Udzieliła pani dziesiątek wywiadów w ostatnim czasie, które także są powszechnie dostępne na YouTubie, w innych miejscach w internecie. Ale nie każdy będzie ostatni miał... Ostatni Gazeta.pl. Tak, ostatni na Gazecie.pl, co też podlinkuję. Ja te wywiady podlinkuję. Niestety, no nie każdy jednak będzie miał szansę oczywiście przeczytać pani książkę, mimo że czyta się ją jak powieść kryminalną. Dlatego ja w tej rozmowie chciałbym wyekstrahować to, co mi osobiście otworzyło oczy na to, z kim tak naprawdę mamy dziś do czynienia oraz na to, no w jak niesamowitym pacie jesteśmy w tej całej grze, a bardzo ważnymi elementami tego pata są rosyjskie społeczeństwo, na które patrzymy przez nasze europejskie okulary i nie możemy się nadziwić, co się do cholery dzieje. No i tak zwany szeroko pojęty Zachód, tak, który zdaje się po raz kolejny, tak jak już mówiłem poza anteną, wyściełać sobie taki miękki, wygodny grunt pod zapomnienie kolejnych zbrodni. I w kontekście szczegółów z dzieciństwa Putina ja odsyłam was, teraz zwracam się do słuchaczy, do książki oczywiście, ale także do wywiadu, który dała pani dla kanału chyba Historia Realna, gdzie w wyczerpujący sposób, naprawdę tam chyba z 50 minut opisuje pani temat. Niemniej ja czuję, że konieczne jest tutaj wprowadzenie widza w dalsze zrozumienie tego, kim Putin jest i narysowanie no, tego dzieciństwa, chociaż w takiej formie takiego ogólnego szkicu. I pani redaktor, bardzo proszę o krótką syntezę tego, jak, no, jak potwornie wyglądało dzieciństwo Putina, bo tak jak pani często mówi i pisze, że Władimir tak naprawdę nigdy nie wyrósł z Wowy. Nigdy nie wyrósł z małego, poniewieranego chłopca i bitego i przez całe życie bierze za to odwet. Jest, tak się złożyło, że pewna Rosjanka, już mając synka, właśnie Wowę, Władimira, Rosjanka spod Uralu, gdzie też urodził się Putin naprawdę, wyszła za mąż za Gruzina i z tym, że małym chłopcem, trzyletnim wtedy, przeniosła się do Gruzji. W tejże Gruzji źle się bardzo żyło małemu Wołodii, dlatego że ojczym najpierw go zaakceptował, ale gdy zaczęły przychodzić na świat już jego dzieci z tą jego nową żoną, to no po prostu zaczął go bić i to bardzo mocno. A poza tym żyli tam w doskwierającej biedzie na początku i mały Wowa chodził obdarty i często głodny. Kiedy poszedł do szkoły, to koledzy zaczęli się z niego wyśmiewać, bo wiedzieli, że jest nieślubnym synem, a na Kaukazie to nie jest dobrze widziane. I cóż, i mały Wowa
zaczął się znakomicie bić, ponieważ zapisał się tam do szkoły samoobrony, to jest rosyjska mieszanka walk wschodu, i zaczął sobie wybijać szacunek piąstkami. Kiedy miał 10 lat, matka stwierdziła, że dość tego, zabrała go z tej Gruzji i zawiozła z powrotem do swoich rodziców pod Ural, a tam jej rodzice, czyli dziadkowie małego Wołodi, powiedzieli basta, dość tego, i oddali go do adopcji swoim bliskim krewnym z miejscowości z Leningradu. Krewni nazywali się tak jak matka Putina, Putin, ponieważ cała wioska była Putinów, i ci w Leningradzie też nazywali się Putin. Oni go zaadoptowali już wtedy, no, w dość podeszłym wieku, jak na posiadanie chłopaczka małego, dlatego że matka miała 42 lata, a ojciec było 11 lat starszy, i oni uchodzą za jego oficjalną rodzinę, i taką rodzinę znajdziecie Państwo w Wikipedii w Leningradzie. Tam zmieniono mu metrykę, ponieważ musiał znowu iść do szkoły, mimo że już w Gruzji zaczął chodzić do czwartej klasy, to tutaj niestety musiał się cofnąć, ponieważ, jak przypuszczam, on władał głównie językiem gruzińskim, a nie rosyjskim, więc musiał iść do pierwszej klasy, żeby się na nowo uczyć rosyjskiego. Metrykę mu przerobiono, cofnięto o 2 lata. Putin naprawdę urodził się w 1950 roku, a nie 52. Który to rok, 52, jest wpisany w nową metrykę, tak jak jego nowy ojciec, nowa matka, nowe miejsce urodzenia, czyli Leningrad, no i ta nowa data urodzenia. I tam Putin mały zaczyna swoje życie już jako chłopak dziesięcioletni, a dziesięcioletni naprawdę, a w teorii ośmioletni, na zwykłym, ówczesnym podwórku leningradzkim. No, jest to rok 60, ale odczuwa się jeszcze bardzo powojenne trendy, że tak powiem, i no, powojenny bałagan. Przede wszystkim ten dom kiedyś był do połowy zbombardowany, tam są jakieś podziemia, chłopcy tam szaleją, i mały Putin wychowuje się właściwie na małego chuligana. Dlatego też, że na tym podwórku panowały dość bandyckie zwyczaje, ponieważ był to okres, kiedy z łagrów Rosji, Związku Radzieckiego, na skutek amnestii wypuszczono miliony zwykłych kryminalistów. I no, rozpierzchli się oni po całym Związku Radzieckim, i kilkunastu zawędrowało gdzieś w okolice właśnie domu, w którym mieszkał mały Wołodia. No i tam rezydowało na tym podwórku, narzucając takie sposoby zachowania, jakie były im właściwe, czyli główna sprawa siłą. Siła i podporządkowanie. Tam taki chłopak mały z najniższej kategorii podwórkowej nie miał żadnego głosu, więc mały Wołodia wybił sobie szacunek znowu pięściami, ale także pojął, jakie są sprawy w życiu najważniejsze. Kłamstwo, do którego był zmuszony poprzez tę metrykę, nie w ogóle przez całe swoje młode życie, i kłamstwo, siła i hierarchia władzy. Zawsze chciał od tego czasu być najlepszy, najwspanialszy, i chciał mieć posłuch. No i do tego właśnie, i dlatego zawsze mówię, że Władimir Władimirowicz nigdy nie wyrósł z Wowy, ponieważ ta chęć odwetu za dzieciństwo i ta chęć wprowadzenia w życie tego wszystkiego, czego nauczyło go dzieciństwo, czyli głównie władzy poprzez siłę, no, dominuje do dzisiejszego dnia. Pani redaktor, czy wiadomo cokolwiek o Platonie Priwałowie? Czyli o jego prawdopodobnie. Nic o nim nie wiadomo. I w momencie. Nic, jest to jego biologiczny ojciec, z którym jego matka była osobą, no, jak na owe czasy, nieźle wykształconą powojenne, ponieważ skończyła technikum mechanizacji rolnictwa. Podczas nauki w tym technikum, poza miejscem urodzenia, ale niedaleko, poznała człowieka, który nazywał się Platon Priwałow, i kiedy się nawiązała z nim romans, którego to owocem jest właśnie Władimir Putin,
Ale kiedy się dowiedziała, że on jest żonaty, przez przypadek się dowiedziała, bo on jej tego nie powiedział, zwinęła żagle i uciekła od niego, urodziła dziecko właśnie tego małego u rodziców tam pod Uralem. I Platon Priwołow zniknął w pomroce dziejów. Jasne, i na tym tak Nie naprawdę pełni miał on na koniec szczęście, ale. historii biologicznego ojca. Tak. Jasne. I pani redaktor, ile miał, jeszcze jedno według mnie ważne pytanie, bo to już w kontekście rozwojowym ja tak pytam. Ile lat miał Wowa, jak jego matka zostawiła go swoim rodzicom i wyjechała do Gruzji do pracy, tam gdzie później Georgija poznała? Ile on miał wtedy? Powrotem do męża Tak. wróciła, tak. Ona zawiozła go do tej miejscowości, gdzie żyli jej dziadkowie, miejscowości Riechino, w przekonaniu, że będzie stale się jeszcze z Wową widywała, ale z tego ja ją widziałam, ja się z nią spotkałam 2 lata temu. I ona przez te wszystkie lata zapamiętała jego płacz. Mówi, Wowa tak bardzo płakał, kiedy się rozstawaliśmy. Ile on miał wtedy Więc lat, pani ona musiała redaktor, za niego. kiedy była ta rozłąka z 10. matką? 10. Dokładnie 10. Jasne, 10 lat miał. I ja. Tak, Tak, słucham. proszę, proszę kontynuować. Ja sądzę, że przede wszystkim to, co najgorsze było w jego dzieciństwie, to bicie, bo to było bicie dotkliwe, to było bicie nie tylko tam ręką, ale przy pomocy kija i tak dalej, ale ten jego nowy ojciec w Leningradzie, jak wspominają jego rówieśnicy z tegoż podwórka, jego koledzy z podwórka, też miał ciężką rękę. Więc jeśli oni po 50 latach wspominają ciężką rękę jego przybranego ojca, a przecież sami na pewno też nie mieli ojców, którzy ich głaskali, to musiało być w tym coś szczególnego. I mały Wołodia był wychowywany w sposób dość restrykcyjny. Jego ojciec był byłym wojskowym i przekazywał synowi to, co jest, wydaje mi się, najbardziej wadliwego w wychowaniu. To znaczy przekonanie o tym, że siła i przemoc są środkami dydaktycznymi, że przez siłę i przemoc w stosunku do dziecka można coś od tego dziecka uzyskać. Owszem, można od tego dziecka uzyskać bunt na całe życie. Siła i przemoc nie wychowują, nie formują pozytywnych cech charakteru na pewno. Zresztą bardzo podobne dzieciństwo miał Stalin, zresztą w tej samej okolicy się wychowujący. Takie samo ciężkie dzieciństwo bite miał Hitler, takież samo ciężkie bite dzieciństwo miał Mussolini i szef Al-Kaidy również, Bin Laden, też miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Może nie tyle był bity, ale był bardzo poniewierany. I zabieranie dziecku szacunku musi czymś złym potem owocować. Nie ma od tego ucieczki. Natomiast jeżeli chodzi o samą ideologię, to też w książce napisała pani o takim, nazwijmy to, dramatycznym trójkącie, w którym znalazł się Wowa w szkole, bo z jednej strony miał tego swojego oficjalnego ojca, tak, który też miał przeszłość wiadomo jaką, z drugiej strony był w szkole, która też była nasiąknięta, Stalinowską, po prostu stalinowską. tak, która była nasiąknięta, no i miał To był jeszcze. człowiek przesiąknięty z kultem Stalina. Tak, i miał jeszcze w szkole taką To dosyć był. mocną figurę przywiązania w postaci nauczycielki, która też go tam karmiła odpowiednią ideologią i którą najwyraźniej nasiąkł. Nie możemy się temu dziwić. Kult Stalina był kultem przede wszystkim wodza, który doprowadził armię radziecką do zwycięstwa nad Hitlerem. I ten jego ojciec przybrany już wcześniej był stalinowcem przed wojną, bo wstąpił do organizacji NKWD, która była poprzedniczką KGB. Może większość z Państwa na pewno wie, jaka to jest straszliwa organizacja, która poprzedza obecną organizację Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB. To jest ta sama linia siłowa, ta sama linia przemocy i terroru od początku jej powstania, któremu patronował nasz rodak Dzierżyński.
I ten człowiek już przed wojną wstąpił do NKWD i był no, zdecydowanym orędownikiem władzy komunistycznej. Zdecydowanie popierał Stalina do tego stopnia. Młody Władimir tym przesiąkł, że kiedy w 1956 roku, 3 lata po śmierci Stalina, odbył się zjazd, na którym ówczesny pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Chruszczow zdezawuował Stalina jako tego, który stworzył kult jednostki i pokazał, jakim Stalin był strasznym władcą, jeśli idzie o sam naród radziecki, bo przecież miliony zginęły w łagrach zesłane przez Stalina. I więc zaczęto zrzucać portrety Stalina w całym Związku Radzieckim zewsząd. Takiż portret znalazł się na śmietniku u małego Putina, na tymże podwórku leningradzkim. I mały Putin, wtedy kiedy wszyscy zrzucają portrety Stalina, wydobywa ten portret ze śmietnika i wiesza go uroczyście na ścianie domu. I weźmy pod uwagę, że po wielu, wielu latach, kiedy Putin dochodzi do władzy, to on przywraca zlikwidowany wcześniej przez prezydenta Jelcyna hymn Związku Radzieckiego, melodię hymnu radzieckiego ze słowami również takimi wielkoruskimi i przywraca w wojsku sztandar Związku Radzieckiego, czerwony z gwiazdą. Więc to, co poprzednicy Władimira Putina jako prezydenta likwidowali, czyli Gorbaczow i Jelcyn, właśnie kult Stalina i te miazmaty komunizmu najgorsze, Putin od razu w pierwszych dniach swoich rządów przywrócił. Więc jest to człowiek, tylko nie mylmy dwóch rzeczy. On bardzo jest dla niego ważne przywrócenie wielkości Związku Radzieckiego w Rosji, ale nie komunizmu, ponieważ komunizm wyłącza własność prywatną jako konstytucyjny walor. A Putin tak kocha pieniądze, że on nigdy się nie mógł pogodzić z tym, że pieniędzy mógłby nie mieć. No właśnie, więc mamy tutaj obraz, taki szkic tego biednego dzieciaka nasiąkniętego ideologią, którą to przenosi bardzo wyraźnie na grunt dzisiejszych czasów. Później jest jego historia z KGB, do której odsyłam was do książki, pani redaktor, albo do licznych wywiadów. Natomiast to, co mnie najbardziej... Do książki. Do książki, tak, oczywiście. Ale książkę się lepiej czyta. Oczywiście. Książka jest po prostu napisana tak, żebyście Państwo zechcieli ciągle czytać dalej. Jest napisana według mnie dość ciekawie, co potwierdzają zresztą rzesze czytelników, którym bardzo za to dziękuję. A wywiady to są po prostu wywiady, więc jeśli naprawdę chcecie się Państwo dowiedzieć, dlaczego na przykład Putin, o czym się w ogóle zapomina, stał za aktami terrorystycznymi sławnymi w Rosji, takimi jak napad na szkołę w 2004 roku w Biesłanie, czy o dwa lata wcześniejszym napad na Teatr Dubrowka podczas serialu Nord-Ost, kiedy to wszystko zrzuca się na czeczeńskich terrorystów, to w książce się czarno na białym widać, jakie były związki Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli rodzimej organizacji Putina z tymi aktami terrorystycznymi i jaki był cel Putina, by te akty wywołać. Tak samo jak w 1999 roku z pełnią okrucieństwa zaczęły wybuchać w Rosji, w Moskwie i w dwóch innych miastach domy nad ranem z mieszkańcami, z Rosjanami śpiącymi. Dziś mówimy o tam niewinnych dzieciach, niewinnych, tak jakby winnego można było zabijać, ale wtedy śpiących ludzi wysadzano w powietrze po co? Po to, żeby stwierdzić, że zrobili to terroryści czeczeńscy, aby Putin mógł ogłosić rozpoczęcie operacji antyterrorystycznej, Putin, który wtedy jest tylko premierem. I aby ten premier Putin stanął
na czele armii w operacji antyterrorystycznej i rozpoczął potwornie krwawą rzeź Czeczenów w Czeczenii. Niestety świat się z tą rzezią pogodził, mimo że ONZ stwierdziło, iż 150 tysięcy ludzi przeniosło się do wieczności, z tym 42 tysiące dzieci. Więc zbrodnie, które wtedy były tam dokonywane, były analogiczne, zupełnie takie jak teraz, to znaczy gwałty i grabieże tego nigdy nienasyconego, biednego żołnierza rosyjskiego gdzieś z głębi Rosji, gdzie tak jak wtedy dobrobyt Czeczenów, jak im się wydawał, niezwykle pracowitych ludzi, dbających bardzo o dom, o czystość domu, Czeczenki są tutaj nie do pobicia, kiedy oni weszli do tych domów dla nich bogatych, zaczęli je potwornie grabić, a czego nie nagrabili, to rozszczelali. Widziałam rozszczelany telewizor, rozszczelane szafy, nawet do butów szczelali, których nie mogli już zabrać. I to samo widzimy teraz. Więc i tutaj pan zadał pytanie, jak my osądzamy Rosjan? My osądzamy Rosjan dwojako, albo część z nas mówi o nich kacapy i ja jestem bardzo temu przeciwna, bo nie należy żadnego narodu w tak pogardliwy sposób, jakikolwiek pogardliwy sposób nazywać, ale jedni nimi pogardzają, a drudzy jakby stawiają ich na piedestale według zasad no, dobrych manier no i literatury wielkiej rosyjskiej kultury. Więc po pierwsze, o każdym narodzie można powiedzieć coś złego, z tym, że rozmiar zła w Rosji należy mierzyć kategoriami historycznymi, bo to zło się tam utrwala od czasu trzywiekowego panowania Mongołów, strasznie okrutnego, potem przez carów, weźmie Iwana Groźnego, który nie tylko nabijał na pal bojarów, ale kazał im patrzeć, jak się gwałci ich żony i córki, wyrywał brody, topił Niżny Nowogród, Wielki Nowogród, który chciał być miastem demokratycznym, utopił Iwan Groźny we krwi dosłownie. Otoczył to miasto, kogo można było topił w lodowatej rzece, razem do matek przywiązywał dzieci, a reszty po prostu, tam się odbyła potworna rzeź wszystkich. Wszystkich, tam nikt się nie uratował niż w Wielkim Nowogrodzie. A przecież, drodzy Państwo, to są dopiero trzy wieki wcześniej, przed nami. To jest wiek XVI, XVII, to jest paru stuletnich staruszków. To nie jest tak dawno. To są czasy, kiedy w Polsce zaczynamy już mieć liberum veto. To są czasy, kiedy Polska wybiera elekcyjnie królów. Więc w osądzaniu Rosjan musimy patrzeć na ich straszliwą, tragiczną historię terroru. I tą miarą mierzyć możliwości psychologiczne narodu. Narodu, który zawsze był udeptywany i terroryzowany w sposób najokrutniejszy. Była przerwa krótka przy Gorbaczowie, była długa przerwa dziesięcioletnia przy Jelcynie. Jelcyn rzeczywiście wprowadził głasność, czyli tam działały kilka telewizji, a jedna z nich bardzo krytykowała Kreml, znakomita telewizja NTV. Tam działały za Jelcyna masa prasy bardzo opozycyjnej. Nigdy Jelcyn nie miał pretensji do dziennikarzy, a tych najbardziej opozycyjnych zapraszał na Kreml. Jelcyn otworzył archiwa i historia stała się na moment dostępna. Jelcyn się pokłonił przed pomnikiem katyńskim u nas w Polsce i no, dzięki Jelcynowi można było wyprowadzić wojska radzieckie z Polski. O tym wszystkim nie należy zapominać, tylko mówiąc, że tam Jelcyn był pijakiem. Niestety był i gdyby nie jego alkoholizm, prawdopodobnie
nie uległby czarowi Władimira Putina. Ale to wszystko jest dokładnie opisane w książce, a zbyt trudne do opowiedzenia. Tak, tak. Pani redaktor, właśnie ja mam takie jedno pytanie, bo mnie zastanawia jedna rzecz. O tyle, o ile tak jak wspominała pani te stare czasy Rosji i naprawdę żaden przekaz transgeneracyjny nie jest w stanie jakby zainstalować w Rosjanach jakiejś namiastki chociaż tego, czym ta demokracja jest, prawda? Pani w książce bardzo ciekawie napisała, że no pod koniec pierestrojki, jak ludzie wychodzili na ulicę Rosji, tak, to no, wychodzili niby walczyć o tą demokrację, ale tak naprawdę nie wiedzieli, o co walczą, no bo nie mogli wiedzieć, bo nigdy jej nie mieli, tak? Ale jest właśnie to okno, kiedy był Jelcyn. Czy według pani wiedzy przeciętny Rosjanin był w stanie w ogóle namacalnie poczuć tą demokrację lub namiastkę demokracji, jaką dawały te dwie kadencje? Czy ona została totalnie zakryta przez te wszystkie afery, przez stan zdrowia, przez stan psychiczny Jelcyna? Jakie jest pani zdanie na ten temat? Przede wszystkim przeciętny Rosjanin, zanim mógł się zastanowić nad radością z tego, że 24 partie są w parlamencie, czyli w Dumie, i że może mówić co chce, co naprawdę było dla niego ważne. Ważniejsze o wiele było to, że ma pustą lodówkę. Jelcyn zastał Rosję z pustym budżetem po Związku Radzieckim, to raz, a za czasów Jelcyna baryłka ropy, czyli podstawowego produktu sprzedaży eksportowego Rosji, kosztowała 12 dolarów. Jelcyn nie miał czym zapełnić budżetu i stąd na skutek jego rzeczywistej przyjaźni z prezydentem Clintonem bardzo korzystał z funduszów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ogromne transze tego funduszu płynęły do Rosji. No niestety Clinton za mało sprawdzał, jak one są rzeczywiście wykorzystane. Tym niemniej Jelcyn nie miał środków na, aby zapewnić ludziom choćby zapłatę comiesięczną. I to ludzie widzieli i przeciwko temu się buntowali. Niestety tak się złożyło, że kiedy zaczął rządzić Władimir Putin, cena za baryłkę ropy wzrosła znacznie do 40, a potem nawet do 70 dolarów. I już nie mówiąc o tym, że w 2003 roku osiągnęła o wiele wyższą cenę i Putin zaczął mieć przede wszystkim pieniądze. I ludzie, którzy nagle otrzymali wypłaty, i ludzie, którzy nagle otrzymali emerytury na czas, nie deliberowali nad tym, jak, czy jest to demokracja, czy nie i co się im odbiera, tylko wreszcie poczuli wsparcie finansowe ze strony rządu. No i tak to się zaczęło. I na tej bazie Putin mógł wprowadzać swoje de facto od początku stalinowskie rządy. I to jest taki właśnie kontekst tego, na który możemy spojrzeć, właśnie zdjąć te nasze europejskie okulary i spojrzeć, żeby w ogóle zrozumieć i przestać się dziwić, prawda? Dlatego bardzo zależy mi na przekazie właśnie tych wiadomości, bo też słyszę tą narrację w stosunku do Rosjan, z którą się też nie zgadzam. Tylko, że żeby zobaczyć ten cały obraz, no to trzeba mieć właśnie te informacje. Po raz kolejny oczywiście odsyłam do książki i jeszcze a propos pani książki jest jedna rzecz, to jest takie moje subiektywne poczucie. Ja się nigdy historią nie interesowałem dogłębnie i zapewniam czytelników, którzy na przykład obawiają się może, że trzeba mieć jakąś głęboką wiedzę historyczną albo wiedzę o kontekście historycznym. Nie trzeba mieć, naprawdę. Parę razy tylko wchodziłem sobie na Wikipedię, czytając pani książkę, żeby zobaczyć ten kontekst, kto jest kim, ale ogólnie książkę można przeczytać bez żadnej dogłębnej wiedzy historycznej. Wydaje mi się, że to jest warte też... Czy ja mogę coś powiedzieć? Jasne, oczywiście. Kiedy wiele lat temu, wstyd powiedzieć jak dawno, zaczynałam być dziennikarką w piśmie, które wtedy było najbardziej poczytnym pismem w Polsce, czyli w przekroju PRL-owskim, to postawiłam sobie za zadanie, aby to, co ja piszę, czytał najbardziej zmęczony człowiek w tramwaju.
Mam nadzieję, że na ogół ta książka właśnie tak jest pisana i że ja Państwa nie zmęczę. Tak, jeżeli chodzi o moje odczucie, to jak najbardziej. Pani redaktor, jeszcze jedno pytanie a propos tych Rosjan, bo jeżeli ktoś w tej chwili usiadł... Ostatnie pytanie. Tak, usiadłby na kawie z panią i zapytał: Pani Krystyno, jak to się dzieje, że Rosjanie dzisiaj nie widzą tego, co się dzieje, albo nie chcą widzieć, mimo że nie jest to Korea Północna i jest dostęp do na przykład internetu, jak to się dzieje, że Rosjanie tego nie widzą albo nie chcą widzieć? Jakie są główne czynniki sprzyjające? Przede wszystkim podzielmy Rosjan, bardzo proszę, jeżeli Państwo znacie jakiś Rosjan tutaj w Polsce, to bardzo proszę, nie odnoście się do nich negatywnie, raczej im współczujcie, dlatego że ci Rosjanie nie mają się jak obronić przeciwko zarzutom powszechnie im stawianym. A jak wygląda tak zwany przeciętny Rosjanin od Kamczatki po Kaliningrad? Przeciętny Rosjanin, nie ma czegoś takiego jak przeciętny Rosjanin. Są Rosjanie miast wielkich i są Rosjanie prowincji i tych jest więcej. A na prowincji króluje, zresztą wszędzie króluje jeden przekaz telewizyjny. Tam nie ma różnorodności telewizyjnej. Tam jest jedna telewizja od 22 lat. Więc jeśli ta jedna telewizja przekazuje nam kłamstwo totalne, to nie dziwcie się Państwo, że Rosjanie nie przestają nawet szukać jakiejś prawdy alternatywnej i weźcie pod uwagę nas, Polaków, tak bardzo podzielonych właśnie przez jedną telewizję, która według mnie kłamie non-stop i tylko kłamie, a drugą telewizję, która podaje fakty i usiłuje je Państwu tłumaczyć. Więc przeciętny Rosjanin, szczególnie na prowincji, ma tylko ten jeden przekaźnik telewizyjny. Czy on posługuje się internetem? Drodzy Państwo, czy na naszej polskiej wsi, albo nawet u mnie, znajomi pod Warszawą, którzy mają ogromne gospodarstwo, krowy, konie, świnie i tak dalej, czy oni się posługują internetem? Czy ktoś z nich w telefonie szuka czegokolwiek innego od wiadomości od syna, córki, czy jakichś tam zamówień na ich towar? Otóż nie. Więc dlaczego my żądamy od tak zwanych przeciętnych Rosjan, których w dodatku bieda jest dla nas niewyobrażalna? Tam naprawdę 30 milionów ludzi chodzi ciągle do wygódki, bo nie ma kanalizacji, czyli 1/3 tego narodu właściwie. Tam jest to dla nich normalne. Tam ludzie żyją w takiej biedzie, że kasza gryczana i cebula jest podstawą ich wyżywienia, ich diety. Kiedyś, jeszcze za czasów późnego Jelcyna i wczesnego Putina, kiedy zaczęło im się lepiej powodzić, zauważyłam, że ze swoich działek, a tam każdy ma działki, bo jeszcze Związek Radziecki im dawał po 600 metrów kwadratowych w prezencie, zaczęli wozić kwiaty. I to już był dowód bogacenia się, że mogą sobie pozwolić na sianie czego innego niż cebula, marchew i kartoszka. Więc to jest naród o wiele biedniejszy o stopniu, jeśli mówię o tych przeciętnych ludziach żyjących głównie na wsiach, bardzo zresztą zubożałych, zupełnie nieprzypominających dawne wsie, nawet późnego Związku Radzieckiego. Nie wolno oceniać Rosjan naszymi oczami. Mottem mojej pierwszej książki, Padrioszka, czyli pomieszanie matrioszki z puszką Pandory, tym mottem było, jeśli mówiłam, pisałam o Rosji, nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej. I żaden człowiek na żadnej wsi polskiej nie jest podobny do człowieka na wsi rosyjskiej. Co ich łączy? No to, że chętnie obydwoje wypiją. Ale jeżeli zacznie się z przeciętnym Rosjaninem rozmawiać o historii, jesteśmy skazani na totalną przegraną, bo wtedy mówimy o takim
największym wydarzeniu naszej historii XX wieku, jakim była II wojna światowa, spotykamy się z absolutnym kłamstwem. I to jest to kłamstwo, o którym Państwu mówię. Kłamstwo nie, nawet nie, kłamstwo pozbawione nawet osłonek prawdy. Dla nich wojna zaczęła się w 1941 roku, wtedy kiedy Hitler napadł na stalinowską Rosję, a nie w 1939 roku, kiedy Hitler napadł na Polskę. A dlaczego? Dlatego, że ta napaść była ukartowana przez Hitlera i Stalina paktem Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku w marcu i na skutek jego protokołu tajnego, jak wiadomo, została zajęta 17 września Polska. O tym, proszę Państwa, mówić w Rosji nie wolno. Jeżeli ktoś ośmieliłby się publicznie to powiedzieć, grozi mu kilka dobrych lat więzienia, czyli łagra okropnego. Więc my sobie nie zdajemy sprawy z terroru zaprowadzanego przez lata, zacieśnianego przez lata przez Putina, bo te kary zaczęły od 3 lat, od aresztów tylko, przechodzić do kar więzień i do 3 lat więzienia, do 2 lat więzienia, a w tej chwili to już jest 15 lat więzienia za zaprzeczanie prawdzie kremlowskiej. Więc zanim Państwo rzucicie kamieniem w Rosjan, pomyślcie, że to są ludzie z innej planety po prostu i tak ich traktujcie. Tak, tak. To, co mnie najbardziej poruszyło chyba w Pani książce w kontekście Putina, to jest... Ale my już będziemy kończyć. Tak, tak, tak. Ja tylko chcę odesłać. Tylko chcę odesłać ludzi do konkretnych treści. To jest to, co on wyczyniał razem z panem Sobczakiem w merostwie petersburskim, bo to są dopiero, to jest jak film naprawdę sensacyjno-kryminalny, to jest niesamowite, że to się dzieje naprawdę. No ma pan rację. Że to się dzieje naprawdę i po prostu, ponieważ to rzeczywiście... To się działo naprawdę. Tak. Nie mamy czasu, tam są takie cyfry, tam są takie przekręty, tam są takie... No takie rzeczy, że po prostu to trzeba przeczytać. To trzeba przeczytać, żeby w ogóle to poczuć. Proszę Państwa, w 2015 roku w Londynie przed Królewskim Sądem toczy się proces związany z zabójstwem Litwinienki, Aleksandra Litwinienki. Proces wytoczony przez jego Rosję, może przez jego żonę, który był, co warto zaznaczyć, który był blokowany przez ówczesną premier, przez ówczesną minister spraw wewnętrznych Theresę May, która nie chciała tym procesem zaostrzać stosunków z Kremlem. Otóż przed sądem londyńskim wielki sędzia Sir, czyli Lord Sir Owen, wygłasza taką sentencję: na fotelu prezydenckim na Kremlu siedzi przestępca przebrany za prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że udowodniono nie tylko, że związków Putina z zabójstwem Litwinienki, ale także zagłębiono się w sprawę, którą badał Litwinienko i która także prawdopodobnie przyczyniła się do jego śmierci, to było badanie związków przyjaciela Putina, Wiktora Iwanowa, też na bardzo wysokich stanowiskach, i samego Putina z mafią narkotykową kolumbijską. Te ich związki sięgały właśnie roku 1990, kiedy Putin zaczyna współpracować z merem Sobczakiem, zaczyna prowadzić tam komitet do spraw zagranicznych i przede wszystkim oni wtedy wzięli pod opiekę swoją port. Przez ten port prowadzi ogromny handel narkotykami na zachodnią Europę przechodził. Przez ten port sprzedawali metale szlachetne i inne wielkie dobra rosyjskie na podstawie nielegalnych właściwie dokumentów. Sprzedawali na Zachód. Putin okradł swoje rodzinne teoretycznie miasto, czyli Leningrad, na 93 miliony dolarów, bo za te pieniądze właśnie z
uzyskany z handlu różnymi dobrami, miał kupić dla Petersburga już wtedy żywność. Z początku lat 90. w Rosji panowała bieda, szczególnie w Leningradzie, taka, że organizacje charytatywne zachodnie, na przykład duńska, karmiły po prostu ludzi na ulicach. Rzeczywiście było tam głodno. I w tym właśnie czasie Putin razem z Sobczakiem okradli miasto na 93 miliony dolarów. Poza tym, no różne tam są jeszcze, na przykład hazard, który rozprzestrzenił się wtedy w Petersburgu, no tacy tam jednoręki bandyta, czy inne większe rozmiary hazardu, każdy z tych właścicieli takiego punktu hazardowego musiał płacić za licencję komu? Władimirowi Putinowi. Wszystko to zostało udowodnione. No i nigdy Putin nie poniósł za to odpowiedzialności, ponieważ w odpowiednim momencie odpowiedni ludzie przenieśli go magiczną różdżką na Kreml. O tym wszystkim przeczytacie w tej książce i jeszcze o wielu innych rzeczach. Pani redaktor, kończąc, gdyby pani miała okazję dzisiaj, jak to moja psychoterapeutka mówi, w wyobraźni to możliwe, siąść z Władimirem Władimirowiczem Putinem, popatrzeć mu w oczy i przy założeniu, że on nie może skłamać, że musi powiedzieć prawdę, o co by pani go zapytała, jakby miała pani jedno pytanie? Nie ma takiej możliwości, ponieważ gdybym ja usiadła naprzeciwko niego, drogi panie, to nie mogłabym się powstrzymać przed tym, żeby go nie udusić. Okej. I tym nie akcentem. Nie ma, wie pan, zadał mi pan pytanie teoretyczne, a ja panu odpowiem logicznie. Nie zadałabym mu żadnego pytania, ponieważ on nie jest zdolny do myślenia w kategoriach prawdy. Jest to umysł do tego stopnia już poddany dewiacji fizjologicznej, czyli permanentnego kłamania. Tak jest, proszę państwa. Umysł, jak każdy mięsień, ćwiczy się i przyzwyczaja do tych ćwiczeń, które wykonuje najczęściej. Ponieważ Putin kłamie przez całe życie, wytworzył się w jego umyśle syndrom aprobaty dla kłamstwa, czyli wiary w to, co on, wiary w jego kłamstwa. I na to mam potwierdzenie od paru bliskich jego współpracowników, którzy zdumieni byli tym, że te brednie, które on mówi na przykład o terroryzmie czeczeńskim, kiedy oni mu o tym mówili, że przecież są brednie, on napadał na nich i twierdził, że to jest prawda. Tak samo dzisiaj sądzę, że on święcie wierzy w nazistów ukraińskich i w narkomana Zeleńskiego i bardzo się dziwi, co ten narkoman wyprawia. Więc nie można, proszę pana, zadać poważnie żadnego pytania Putinowi, bo otrzyma się niepoważną odpowiedź człowieka żyjącego w zupełnie odrębnym, chorym świecie. Pani redaktor, bardzo pani dziękuję za odwagę, bardzo pani dziękuję za zaangażowanie i za prawdę. Życzę pani wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo też dziękuję za pani czas. I tyle. Pozdrawiam panią serdecznie. Dziękuję z całego serca. Pozdrawiam pana, pozdrawiam naszych widzów. I naprawdę, jeśli państwo chcecie coś zrozumieć z Rosji, to nie dlatego, że ja to napisałam, ale jeśli coś chcecie zrozumieć z Putina, to bardzo tę książkę polecam. Oczywiście są jeszcze i inne książki o Rosji, po które na pewno warto sięgnąć. Dziękuję pani bardzo. Rozłączamy się.